przyjmę moją sesję Rady Nadzwyczajną Rady 99, złamaną na dzień dzisiejszy o godzinie 18.30. Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że jest wystarczająca ilość radnych, która zapewnia zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, Państwo dostaliście porządek obrad, ponieważ to jest sesja nadzwyczajna z czterema projektami uchwał. Proponuję wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał. W punkcie 3.1.3 w sprawie korekty zadania inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego przez Radę 99 Rady Nadzwyczajnej do realizacji w latach 2012-2015. Nie wpisujemy, 14. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 12. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt Rada zgodziła się wprowadzić. Następny punkt 3.1.4 w sprawie korekty planu finansowego wydatków 99 Łagiewniki Borek Pańskiej na 2012. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W punkcie 3.2 projektu uchwał przygotowane przez Komisję Rady. Komisja Bezpieczeństwa przygotowała projekt uchwały w sprawie skierowania linii autobusowej nr 244 przez ulicę Sielską w Krakowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad? 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że punkt został przyjęty, wprowadzony. Proszę Państwa, w związku z uzupełnieniem porządku obrad proponuję przegłosowanie uzupełnionego porządku. Kto z Państwa jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad? 11. Jeden wyszedł. Jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Proszę Państwa, przystępujemy do omawiania projektu uchwały. Jest projekt uchwały przygotowany przez Zarząd w sprawie uchylenia uchwały 36 przez 276 przez 212 przez 276 przez 212 Rady 99 Łagiewniki Borek Pańskiej z dnia 15 października w sprawie korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków na rok 2012. Paragraf 1. Uchyla się uchwałę numer 36 przez 276 przez 2012 Rady 99 Łagiewniki Borek z dnia 15 w sprawie korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych w dzielnicy 9 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków na rok 2012. Wyjaśnię Państwu, że uchwała poprzednia była wadliwa, ponieważ dostaliśmy niepełne informacje odnośnie programów poprawy bezpieczeństwa, z których to środków. I nasza uchwała dotyczyła środków powierzonych, a Straż Miejska wystąpiła o zadań priorytetowych. W związku z powyższym tą uchwałę należy uchylić. Czy są jakieś pytania? Nieprecyzyjnie było sformułowane pismo
ze stroną Straży Miejskiej. Myśmy tego nie wyłapali w odpowiednim czasie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Paść. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, drugi projekt uchwały to jest w sprawie korekty rozdysponowania środków na zadania priorytetowe na rok 2012. To jest właśnie ta uchwała, która miała podlegać w pierwotnej wersji uchwaleniu i została źle zaszeregowana. Paragraf numer 1. Przenosi się kwotę 2050 zł z zadania priorytetowego na 2012 pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa, oddział 4 Podgórze, wykonanie materiałów profilaktycznych na zadanie pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa, oddział 4 Podgórze, współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej Autochodzik. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, następny projekt uchwały dotyczy korekty zadania inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego przez Radę Dzielnicy 9 Łagienniki Borek-Fałęckiej do realizacji w latach 2012-2013. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, korekty zadania inwestycyjnego, budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na działkach, numery i tak dalej, łączącego ulicę Zbrojarzy z ulicą Strąkową w Krakowie, ujętego w paragrafie 2 uchwała numer 30/2011/2012 Rady Dzielnicy 9 Łagienniki Borek-Fałęckiej z dnia 18 czerwca 2012 zgodnie z zapisem poniżej. Proszę Państwa, nie będę czytał po kolei tych rubryk, macie Państwo przed sobą. Jest to związane z pismem, jakim dostaliśmy z ZIKIT-u na ten temat. Zdjęliśmy już kwotę 30 tysięcy złotych, przeznaczyliśmy na inne zadania. No i w tej chwili zaistniała rozbieżność w Biurze Budżetu, że brakowało nam uchwały poprawiającej wieloletnią prognozę finansową i wieloletni plan inwestycyjny. I to jest dostosowanie do zapisów w Biurze Budżetu Miasta. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. No, ja bym chciał, żebyśmy nie wychodzili poza okres naszej kadencji. Nasza kadencja się w 14, a wychodzimy na 15 rok. Jest. No, więc tak by było miło, żebyśmy następnej radzie, że tak powiem, już nie narzucali, co oni mają robić, tylko żebyśmy po prostu plan mieli na swoją kadencję. Taka jest moja opinia. Ja wyjaśnię sprawę. Jeżeli byśmy obcięli, nie dali rubryki 2015, to z góry skazujemy się na nieprzyjęcie tego w Biurze Budżetu, bo byłoby to wykonanie projektu i kto wie, czy nie na półkę. Mamy prawo planowania całości zadania na okres dłuższy od kadencji. Zresztą zadanie to no, ma bardzo... Trzecią kadencję. Ono jest trzecią albo czwartą kadencję. Historyczne. I obarczone jest dużym ryzykiem. Nie chcemy rezygnować całkiem z tego zadania,
ale co pokaże życie, bo sprawa jest w odwołaniach, bo w sądach się włóczy. Jeżeli nadal się to będzie przedłużać, to trzeba będzie zrezygnować z tego zadania, a my nie możemy sobie zablokować środków na następny rok, kiedy wiadomo, że nie będzie przyjęte do realizacji ten etap w następnym roku, bo mamy to jasno na piśmie. Ja to rozumiem. Nawet samo zadanie mi się podoba i jestem za nim. Natomiast tak jak mówię, co to zasady, żebyśmy starali się naszą kadencję, że tak powiem. I tylko tyle. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, przedstawiam brzmienie. 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie korekty planu finansowego wydatków dzielnicy 9 Łagienniki Borek-Fałęcki na rok 2012. Paragraf 1. Dokonuje się korekty planu finansowego na 2012 wydatków dzielnicy 9 Łagienniki Borek następująco. Zdejmuje się środki finansowe z paragrafu 4210. Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3000 zł i przenosi się na paragraf 4270. Zakup usług remontowych, kwota 3000 zł. Proszę Państwa, przedstawienie projektu uchwały jest związane z awarią, jaka w ostatnim się wystąpiła. Mianowicie jest awaria naszego sprzętu. Ksero padło. Tak, ale rzeczywiście. I pierwsze podejrzenie jest na laser, że laser czarnego koloru padł. No, nie było jeszcze serwisu. Musimy zapewnić duże, większe pieniądze niż normalnie i jednocześnie przy okazji dokonać konserwacji tego urządzenia, no bo jest to nasze główne urządzenie i sprzęt mamy dobry i musimy o niego dbać. W związku z powyższym, ponieważ nie mamy konkretnej oferty, najpierw musimy zabezpieczyć środki wystarczającej wielkości, żeby nie odbyło się to, rozeszło po kościach, nie? To tyle. Otwieram dyskusję na temat tego projektu uchwały. No jasne. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przystępujemy do uchwał przygotowanych przez Komisję Rady. Oddaję głos Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury. Proszę bardzo, proszę o zreferowanie pierwszy projektu uchwały w punkcie 3.2.1. Dziękuję. W sprawie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym. W miejscu istniejących budynków na działce 124 przez 11 ogromnych 30 podróży z infrastrukturą techniczną, w tym przewodową prezydującego budynku, przewodową zjazdu, budową drogi wewnętrznej oraz naziemnych miejsc postępu na działce 24-11, 24-12 ogromnych 30 podróży przy ulicy Cyglenianej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie ustawienie warunków zabudowych dla wspomnianej inwestycji. Uzasadnienie 3 punkty. Zbyt mała ilość miejsc posterowych i garażowych dla mieszkańców, zbyt mała ilość miejsc parkingowych dla pracowników i klientów lokali użytkowych, brak bezpiecznej i prawidłowej obsługi komunikacyjnej w pobliżu planowanej inwestycji oraz w pobliskim rejonie. Dwa słowa komentarza do tego. To jest takie miejsce chyba specyficzne, szczególne. No każdy, kto przejeżdża w jedną czy w drugą stronę z Krakowa do Zakopanego, w tym kierunku, wie, że vis-a-vis pętli tramwajowych w Ogiwnikach, no te budki, które tam stoją, no, bardziej straszne niż pomagają. Z drugiej strony wiadomo, że w sumie one służą celom mieszkańców tych okolicznych, no ale jakoś to należałoby powodzić. Natomiast zaproponowana inwestycja, owszem, chociaż ładna i całkiem zgrabna, no niestety w swoich planach no, nie dostosowuje
właśnie się ze względów tych, tych komunikacyjnych i zapewnienia miejsc postojowych. No, WZ-kę dosyć bacznie przeglądaliśmy. Wychodzi na to, że stosunek miejsc planowanych jest minimum niezbędne. Wiem, że w tym rejonie to będzie absolutnie za mało, szczególnie, że na dole będą jakiekolwiek, by nie były zresztą lokale usługowe, będzie tam już i tak no, zagęszczenie przejazdu i miejsc postojowych w sposób w zasadzie prawdopodobnie uniemożliwiający jakikolwiek sensowny normalny ruch. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chce? No to myślę, żeśmy rozmawiali dość długo. To może poproszę o głos w tej sprawie. Proszę. Tu przedmówca wspomniał o tych właśnie budynkach, które tak szpecą pochybnie. Do tego się właśnie jak Radia nawiązają, gdyż już chyba 18 lat temu, jak pracowałem w Radzie Dzielnicy, było to naszym zamiarem, żeby uporządkować doraźnie. Nawet było tak, że zawiązała się spółka. Ja nawet pomogłem za ten plac uzbroić instalację wody i kanalizacji, bo nie było tam nic, chociaż już były sprzedawane materiały, towary czy spożywcze. Sądziliśmy, że ta spółka coś zadziała, że coś zrobi, jakoś się złożą, zgrają się do spółki, no i po prostu wybudują coś w rodzaju, tak było tu poliwanie w Borku Fałęckim, obiekty typowo takie handlowe, żeby te miejsca pracy były, po prostu, żeby no, sens był taki, jaki jakoś na wygląd miało. Nic nie wynikało do chwili zeszłego roku, gdyż no, nawet pytałem osobiście, nawet tą panią przewodniczącą, nazywa się Dorota Pisarska, która tam prowadzi tę działalność wspólnie z pozostałymi o różnej zakresie gospodarczą czynność, że dostawali odmowę i się już tym nie interesują. Ponieważ w zeszłym roku, w październiku, pod koniec października, trafił mi się znajomy inwestor i rzucił temat, co mi się bardzo spodobało, czy można to pogodzić, żeby zlikwidować tego rodzaju zabudowę szpecącą i cały parter zagospodarować na właśnie te do wykupienia lub do wydzierżawienia stoiska, schludne oczywiście normalne, ale też, żeby to się jakoś zwracało na parę apartamentów do sprzedaży i oczywiście z garażami podziemnymi. Nie uszczupliłoby to terenu, jaki w tej chwili jest, ponieważ zarys budynku był nawet trochę większy w pierwszym założeniu, jak został ostatecznie złożony wniosek o WZ-kę, gdyż strażacy się przypieli do bardzo śmiesznej rzeczy, że od budynku ogrodzenia z posesji z drugiej i ostatniej strony musi być dojazd dla straży. Więc ja nieopatrznie zmieniłem projekt zagospodarowania o te 3,5 metra, gdzie poszerzyły się o te 8 stanowisk w garażu podziemnym na samochody, no bo po prostu nie ma możliwości. Stąd wyszło, że będzie 16 stanowisk dla mieszkańców i 2 tak zwane gospodarcze, bo tyle pozwalają warunki techniczne. I sądziłem, że to będzie fajne, no bo jakoś to będzie wyglądało. Już się do tego tak kompletnie przymierzyłem, no będzie grać. No i do tej pory byłoby na tyle dobrze, gdyby się współgrało i uczestniczyło w całości z resztą. Ale się okazuje, że tak, wyprzedził mnie ktoś, chociaż ja byłem pierwszy. Pomysł padł do gminy Kraków, bo już 28 grudnia miałem już pierwszą odpowiedź z Urzędu Miasta Krakowa o planowanym zamiarze, bo składałem to już we wrześniu, w listopadzie. A tutaj się okazuje, że gmina Kraków wystąpiła o wiele większym obszarem zabudowy, o te właśnie 30 miejsc postojowych, znaczy parkingowych podziemnych. Dostali już wszystko, decyzję, WZ-kę i jest fajna sprawa. A ja, żeby na dobitkę tego, dostałem jeszcze odmowę z infrastruktury na czystego, z placu centralnego.
parę dni temu, że się nie nadaje, żeby wjeżdżać od strony Cegielnianej do tego budynku. Wjazdu nie ma. Są sprzeczne w ogóle wydane opinie i decyzje z Urzędu Miasta Krakowa, z dyrektury. I teraz w zasadzie to, czy państwo zaakceptujecie, to i tak to wszystko jest negatem w tym układzie, bo opinia, którą już otrzymaliście, miasto, gmina otrzymała, nie pytała się ani gmina, ani dzielnicy w Podgórze, ani nikogo innego, no bo sposób. Zrobili swoje, mają czystą sprawę. Mogę nawet zaczerpać, chyba że macie to państwo u siebie. Ja ten teren dostałem, że wniosko na przykład dostęp terenu do drogi publicznej. Wnioskowany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest ulica Kopiańskiej, Wrożka, ulica Cegielnianą. I to jest wszystko. Istniejące z inwestycji uzbrojenie jest miejskie, pełne i wszystko jest w porządku. A u mnie się szuka teraz miejsc postojowych. A miejsc postojowych na zewnątrz tam więcej nie będzie, nawet będzie lepiej uporządkowany teren, jak do tej pory jest, bo tam trzeba zmienić trochę wjazd. I będzie ten wjazd blisko, koło, nie na tym, w tej chwili, jak jest taki plac, co jest no, nie zagospodarowany i ten, kto się chce, to się zatrzymuje. I tam tym bardziej się bałagan w tej chwili jest jeszcze większy, jak i kiedy może później być, bo po prostu nie będzie możliwości innej. A ci, co dojeżdżają, towary sobie dowożą, to robią bez niczego, mi się wydaje. A tym bardziej, że to jest teren, gdzie są przesiadki na tramwaje, na autobusy. I tam można nawet jakiś punkt gastronomiczny założyć, czy ewentualnie, no, żeby się ta inwestycja w jakiś sposób w części wracała po kilkunastu latach komu, bo nikt się nie zainwestuje tego bezmyślnie, no po prostu logiczne. I tak uważam, że dostosować się trzeba z mieszkaniami, z apartamentami do wielkości miejsc postojowych, parkingu, no bo jak inaczej. Nie można powiększyć zasiedlenie, chyba że tam jest tylko na cztery kondygnacje. Występujemy z pozwoleniem. Proszę pana, ja panu powiem, ja mieszkam, mam tak, syna jednego, syna drugiego, synową i kroi mi się druga synowa. Ja mam samochód, syn ma samochód, synowa ma samochód, drugi syn ma samochód i synowa tego ma też samochód. Do mnie przyjeżdżają na imieniny, proszę pana. Jeden też ma z teściową samochodem, drugi też z teścią i tych samochodów do mnie momentami jest 15. A tak zawsze jest tak, jak panu wyliczyłem, nie wiem, bo. To jest po prostu horror, a pan na pewno tam ma policzone półtora samochodu, to już jest tak, na mieszkanie, czy pójdźmy 50 metrów. Na pewno tak. Nie, bo teraz, bo tam, teraz proszę pana, nie, bo proszę pana, ja coś panu powiem, znaczy, nie wcale są mieszkania, bo w tej chwili to chodzi o zagospodarowanie tej działki, jak żeby zlikwidować te slumsy tak zwane. Bo tam będą apartamenty co najmniej po 100 metrów kwadratowych, a będzie w sumie 12 albo 9, to wszystko, ponieważ a to się w końcu, jak nie można tak zrobić, że tam zrobię klitki po 50 metrów i gdzie to będą mieszkać? Nie jest klitka 50 metrów, to jest marzenie. 50 metrów to jest standard. To jest standardowe mieszkanie i proszę pana, wcześniej czy później tak tam będzie. Użytkowe, a nie mieszkalne. Po prostu wewali pan tam maksymalną ilość ludzi, z maksymalną ilością samochodów i tam się po prostu wszyscy ugotują. Tak jak po prostu jest. Ja coś panu powiem. Po prostu jest za. Ja proszę państwa, proszę stosować się do. Ja proszę panu, jeżeli ja panu tutaj czytam decyzje i ustalenia i warunki zabudowy już wydane 31 lipca tego roku, to nikt się nie pytał Rady Dzielnicy, czy będą miejsca postojowe, parkingi i ten. Pytał się. Ja właśnie w tej sprawie. Proszę bardzo. Tutaj może, żeby ostudzić emocje. Do Rady Dzielnicy wpłynął konkretny wniosek z Wydziału Architektury i do tego wniosku Rada się odniosła. Nie możemy opiniować tutaj wniosków, które nam potencjalny inwestor przedstawia, bo my ich nie dostaniemy. W tej chwili nie dostaliśmy. To jest po prostu przyszłość. Natomiast Rada Dzielnicy absolutnie nie neguje konieczności zagospodarowania tego terenu, zmiany jego wyglądu. Natomiast te zastrzeżenia, które tutaj są wyartykułowane, na pewno no, wszyscy popierają, że ilość miejsc parkingowych jest zbyt mała, nawet dla lokali usługowych, które tam mają być, powiedzmy nawet dla obsługi technicznej tych lokali, jeżeli do kilku lokali przyjadą na przykład samochody dostawcze z towarem, prawda? I to jest zasadnicza sprawa, którą tutaj na komisji podnosiliśmy, nie negując absolutnie potrzeby zagospodarowania tego terenu. Dziękuję.
Ale to mnie to nic nie pociesza, bo i tak decyzje będą wydane, takie i na zabudowę, bez względu czy... I to mnie w złości, dlatego że Rada Dzielnicy nie ma wpływu na urzędy. No nie ma. Ale słuchajcie Państwo, jak na początku tej pracy, tu się zawiązała Rada, to nam się nas bali się, kłaniali się, jak kiedyś było, 18 lat temu. A teraz się w ogóle nic nie przejmuje. To po co my się w ogóle spotykamy, po co się i staramy coś dobrego dla dzielnicy zrobić? Tak to szanowni Państwo, to rany włoskie wysyłam to i co mi się napisze tam rada, co mnie to obchodzi. A tu chcę, każdy człowiek chce, logicznie myślący, coś zrobić, żeby to miało jakiś sens po prostu, żeby to wyszło z dzielnicy nie negować, bo tak się okaże, że tak, złościć się trzeba na wszystkich, nie tego, bo to się nie podoba, temu się nie podoba, że z dzielnicy, tam temu się nie podoba, bo ze Śródmieścia, czy z tej Górnej, czy z Worku, czy z Łagiewni, tak nie może być. Ja uważam, że to nie jest podstawą, według mnie, negowanie tego, co się tu proponuje, bo naprawdę tu nie jest źle, bo jest wygląd i sens do tego do zrobienia. Ale to już pod Waszą rozwagę, no po prostu co ja mam więcej powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Generalna uwaga tutaj naszego spotkania i opinii, to nie jest oddanie decyzji, proszę Pana. Rada Dzielnicy, jak już Pan sam słusznie sobie odpowiedział wcześniej, nie wydaje decyzji, tylko wydaje jakąś opinię, z którą urzędnicy mogą, a wcale nie muszą się zgodzić, aż tym bardziej nawet ją wziąć pod uwagę. Natomiast my musimy kierować się jednak w miarę obiektywnymi ocenami, nie tylko dla Pana inwestycji, która według Pana opinii jest sensowna, logiczna, nie wiem, dobrze się wpasowuje w tamto miejsce, tylko musimy brać pod uwagę wiele elementów. Niestety, niezależnie od tego, z całym szacunkiem, czy Pan miał również kiedyś wiele lat temu chęć wpłynięcia na zmiany w kraju i poprawy tej sytuacji, no to jednak teraz stoimy przed odpowiedzią na kwestię, czy ta inwestycja jest przez nas opiniowana dobrze czy źle. Na razie komisja przedstawiła projekt uchwały opiniujący negatywnie, ponieważ tylko, w zasadzie tylko i wyłącznie, albo w dużej mierze kwestie komunikacyjne, parkingowe, garażowe, postojowe, dostawy towarów, obsługi klientów zaważyły na tym, żeby tą opinię wydać negatywną. I Pan zwrócił uwagę, że opinia w uzasadnieniu nie ma nic innego, że budowla jest brzydka, nie wiem, jest nie wiem, za wysoka, za niska, kolorowa pstrokata, albo jeszcze jakaś tam. W ogóle nie skupiliśmy się na tych aspektach. W ogóle. Więc wydaje mi się, że oczywiście tutaj jest 15 osób, które 12 dzisiaj, które będą podnosić rękę w zależności od tego, jak uznają w głosowaniu, ale nikt nie ma, że tak powiem, tutaj uwagi, że coś z tym należy zrobić, ale pytanie, czy akurat budynek, jak Pan tam nazywa, apartamentowy, też akurat nie zgodzę z Pana opinią apartamentowca po 50 metrów kwadratowych, bo albo to będą apartamenty po 150 metrów kwadratowych i tam będzie 5 mieszkań albo 10 i wtedy mogę się zgodzić na to, że 20 miejsc postojowych wystarczy, albo przynajmniej przypuszczać, że w dużej mierze wystarczą, przynajmniej dla mieszkańców. Natomiast nie zgodzę się, że jeżeli powstanie tam 20-30. Nie, przepraszam, bo to... Nie, z tym, ja nie chcę powiedzieć... Nie, absolutnie, to było odpowiedź do Pana, co dobrze Pana przyjedzie 15 samochodów i tam załóżmy i powiedziałem 50 m² mieszkanie i też przyjedzie 15 samochodów. Ja mówię o apartamentowcach, które przemieszczają te 110 m², nie ma o czym gadać. Więc tam samo nie będzie więcej jak w tym przypadku, bo jest logiczne, że nie porobi się klitek, żeby zrobić, bo nikt nie kupi, żeby gdzieś na parkować gdzieś na drugim końcu ulicy, a gdzie tam nawet miejsca nie ma, bo jeszcze nie mają parkingu. Tam będą na pewno trzy lub cztery mieszkania porządne, trzy mieszkania na kondygnacji razem, jak będzie 12, to wszystko, czy 9 powiedzmy, bo to nie są ustalone w tej chwili, bo to zależy od warunków jeszcze. Tak już zupełnie na marginesie opinii komunikacyjnej, niestety akurat rynek nieruchomości w miarę bliski, mieszkania rzędu 100-150 m² to ja mogę jeszcze uwierzyć, że powstają, ale w centrum Krakowa, nie widzę tej tramwajowej przy
przy torach tramwajowych. To jest pierwsza rzecz. W tym rejonie, jeżeli jakiekolwiek mieszkanie większe powstają, nawet 80-metrowe, są bardzo ciężkie do sprzedaży i są dzielone na dwa. A ja wiem, jestem budowlańcem w porządku, to nie trzeba dyskutować oczywiście. To w ten sposób to by Japończycy nie zrobili w ogóle nic, nie mieliby w ogóle ani samochodów, ani ulic, nic w ogóle się było, nie ma możliwości po prostu. Proszę Państwa, czy ktoś, dziękuję, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Ja powiem tak, ja jako członek Rady i mieszkaniec tego terenu, bo ten teren akurat leży w moim okręgu wyborczym, znam ten teren od podszewki i powiem tak, niezależnie od tego, jakie będą nasze losy, to osiedle Cegielniana jest upośledzone w całości pod względem komunikacyjnym. Wiecie Państwo dobrze, jest to kilka tysięcy mieszkańców, które mają do komunikacji zewnętrznej dwie drogi wyjazdowo-wjazdowe, dwie ulice, mianowicie ulicę Cegielnianą i ulicę Drożdża. Borsuczą. Proszę Państwa, nic nas nie uchroni w jakiejś bliższej czy dalszej przyszłości od dodatkowego przynajmniej jednego połączenia. Już przed laty, w trzeciej kadencji, usiłowaliśmy zagospodarować jeden przejazd pod ulicą Zakopiańską od strony to był tunel po kolejce wąskotorowej, nie? Do Wilki. Bo my tam się ugotujemy we własnym sosie. Obserwuję, ja nie wiem, ile bloków jest na terenie osiedla Cegielniana, ale podejrzewam, że kilkanaście. Członkowie spółdzielni dobrze o tym wiedzą. Są to... Oczywiście. I nadal postępuje zabudowa. My się wszyscy cieszymy jako mieszkańcy, że nie ma ruchu tranzytowego, że nam jest wesoło, spokojnie, bezpiecznie, tylko że to na dalszą metę jest nie do utrzymania. Wszystkie bloki 10 czy 11-piętrowe, które są w okolicy, są obstawione wianuszkiem samochodów parkujących około bloku, a nikt jeszcze nie policzył, na których ulicach dodatkowo. Swego czasu przed laty procedowaliśmy parking piętrowy przed tym sklepem Lipskim. Jakoś spółdzielnia od tego odstąpiła. W dodatku w okolicy istnieje szereg budynków użyteczności publicznej. Mówię o Urzędzie Skarbowym, o wszelkich innych. I dużo samochodów parkuje w naszej enklawie, na tej kulawej komunikacyjnie. Ludzie zostawiają samochody i idą, powiedzmy, na tramwaj, czy idą na piechotę, nie? I to powoduje zasadnicze kłopoty komunikacyjne, nie? Także jaki byśmy współczynnik nie przyjęli, to on zawsze będzie za mały. Natomiast miasto Kraków nie jest w stanie obowiązkowo zapewnić miejsca parkowania na ulicach przy takich uwarunkowaniach komunikacyjnych, jak tu kolega radny mówi, że przyjeżdża 15 kogoś, do kogoś okazyjnie gości. No to będą musieli przyjeżdżać nie własnymi samochodami, tylko taksówkami. Bo ja mam na tyle wyobraźni, że proszę Państwa, już niedaleko od nas jest organizowana strefa płatnego postoju. I Wam gwarantuję, że w nieodległym czasie, szybciej niż my się wszyscy spodziewamy, ta strefa płatnego parkowania dojdzie i do nas. No przecież widzicie, co się dzieje. I do Borku też. Ale fajnie będziecie płacić.
Także ja szanownego gościa proszę o wytonowanie, że tak powiem, swoich emocji. Nie ma co. Rada Dzielnicy podejmie suwerenną uchwałę, a co zrobi architektura i jak zostanie wydane warunki WZIZT, to nie od nas zależy. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Nie zgadzam. Proszę? Może ktoś nie głosował się? Jeden. Kto nie głosował? Kto z Państwa nie oddał głosu? Powtarzamy głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dobrze, jest 11 i 1, 12. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10
Ręce pokny chleba. Przeciw jest delikatny stolek. Przeciw jest Stwierdzam, że uchwała została podjęta.